Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz załować. Dziś opowiemy wam historię nie dość, że ciekawą i spowitą mgłą historycznej tajemnicy, to jeszcze na swój sposób nieprzyjemną, bo większość z nas wychodzi ze szkoły z takim przekonaniem, że Polskie Państwo Podziemne to był jednolity front, że Polacy, wszyscy Polacy w konspiracji, w porozumieniu z rządem i władzami w ogóle na imigracji wspólnie, jednomyślnie grali do jednej bramki. Tymczasem to nieprawda. W polskim państwie podziemnym, jak i w każdym innym państwie, znalazły się również osoby, które nie miały ochoty współpracować, a jedną z nich miał być szef organizacji muszkieterów. Kim był, czym zajmowała się dokładnie ta bardzo ciekawa szpiegowska siatka i z jakimi zgonami mogła być powiązana? Czas na nowy odcinek Historii Bez Cenzury. Naszym głównym bohaterem będzie dziś Stefan Witkowski. Bezdyskusyjnie Łebski Koleżka. Był inżynierem, a przed II wojną światową w Szwajcarii prowadził firmę, która na zlecenie Wojska Polskiego miała opracować coś absolutnie przełomowego: silnik działający na każdy rodzaj paliwa. Udało się? No nie, ale i tak uzyskał kilka bardzo ciekawych patentów, a poza ogarnianiem tej firmy Podobno miał też być polskim szpiegiem. Tylko po co nam szpieg w Szwajcarii akurat? Okej, okay, racja, było wtedy sporo innych kluczowych miejsc, gdzie szpiedzy też byli, ale i tak warto wiedzieć, co piszczy w bujnej alpejskiej szwajcarskiej trawie, a poza tym, nawet w takim rejonie, działając, względnie bezpiecznym, człowiek sobie wyrabia doświadczenie. Nasi wiedzieli bowiem, że wojna z Niemcami jest bardzo prawdopodobna, a agenci z doświadczeniem zawsze się przydadzą. Jednak to nie tak, że Stefan nie brał udziału w obronie Ojczyzny, wiecie, z karabinem w ręku. We wrześniu 1939 roku najpierw brał udział w obronie Warszawy, a później stworzył na tyłach Niemców oddział dywersyjny. W pewnym momencie jednak stało się jasne, że Ojczyzny obronić się nie da, ale przecież miał doświadczenie w wywiadzie i od tej pory to je właśnie miał zacząć wykorzystywać, na czyj rozkaz Pff, nie do końca wiemy. Konspiracyjną ekipę, którą nazwał muszkieterami od długich luf superkarabinów UR, których miało być w tym oddziale Witkowskiego aż kilka na stanie, miał zorganizować na rozkaz generała Kleberga. Najprawdopodobniej, chociaż on sam twierdził, że na rozkaz Sikorskiego. To nie miało aż takiego znaczenia jak fakt, że muszkieterzy powstali w porozumieniu z polskimi władzami na emigracji i w ogóle z polskimi siłami. Początkowo zorganizował dość szybko ekipę ze swoich znajomych z wojska, z szkoły, z warszawskich elit i rekrutacja odbywała się w domu pewnej hrabianki. Przy czym Witkowski na początku robił to naprawdę kijowo, jeśli mamy go uważać za szefa wielkiej konspiracji, bo w pewnym momencie zaczęli też przychodzić ludzie z polecenia. Nie znał ich osobiście, a przedstawiał im się z imienia i nazwiska. Dopiero po jakimś czasie stwierdził, że jednak może przydałby się pseudonim i od tej pory znano go już jako kapitana, inżyniera. Albo doktora Z. Ta ostatnia ksywa jest totalnie najlepsza, jak jakiś czarny charakter z komiksu. Jeśli chodzi o jego supermoce, to zdecydowanie były to zdolności organizacyjne, bo już późną jesienią 1939 miał mieć ogarniętą naprawdę sporą siatkę szpiegowską. Jak sporą? A tutaj nam się dość mocno rozjeżdżają przechwałki samych muszkieterów z opiniami historyków i logiką. Ciężko bowiem uwierzyć, że tak szybko udało mu się zarekrutować kilkaset osób, do tego stworzyć sieć bezpiecznych kryjówek i jeszcze później prowadzić operację tak, żeby przez lata działania jego organizacji wpadło w ręce okupanta tylko około 20 osób, więc skupmy się na tym, co faktycznie wiemy. Organizacja Witkowskiego początkowo zajmowała się przerzucaniem ludzi na zachód i dokumentowaniem niemieckich zbrodni, ale względnie szybko przestawiła się na działania. Działalność wywiadowczą. Jaką? Bazując na tym, co wiemy, to ekipa muszkieterów miała swoich szpiegów w generalnym gubernatorstwie i w samej Rzeszy. Oni przesyłali informacje, które były pakowane w taki zbiorczy raport raz na miesiąc, i ten raport był wysyłany do Anglików. Można było w takim raporcie znaleźć informacje, gdzie stacjonują niemieckie wojska, jakieś przechwycone konspekty broni, którą wróg się posługuje, i jeszcze zapewne mnóstwo innych informacji, o których nie dowiemy się przez długie. Dekady, bo są to informacje utajnione przez Anglików naprawdę na jeszcze długi czas. Zapewne nie były to jednak pierdoły, skoro Anglicy wystosowali specjalne podziękowanie właśnie konkretnie dla muszkieterów za ich działalność. Dowództwo na emigracji było dumne? Nie do końca. Bowitkowski bardzo szybko dał do zrozumienia, że on dalej będzie chętnie prowadził działalność wywiadowczą, aczkolwiek żąda bezpośredniego kontaktu z Brytyjczykami, a nie pośrednictwa polskiego dowództwa. Co więcej, nie planował też czekać na rozpatrzenie jego prośby, tylko zaczął bezpośrednio przekazywać raporty Brytyjczykom, pomijając dowództwo ZWZ. Czyli Związku Walki Zbrojnej, czyli po prostu poprzednika Armii Krajowej. Jednak nie zerwał totalnie kontaktów z ZWZ. Stwierdził, że jeżeli polskie dowództwo ma ochotę korzystać z informacji, jakie zbiera jego siatka szpiegowska, to on oczywiście chętnie się tymi danymi podzieli, ale zdecydowanie nie za darmo. A poza tym i tak będzie pracował z Brytyjczykami na takich zasadach, jakie jemu odpowiadają. ZWZ był jednak nieustępliwy, co może świadczyć o tym, że ekipa muszkieterów faktycznie miała dostęp do bardzo ważnych danych. Koniec końców jednak na wiosnę 1941 roku Witkowski musiał zaakceptować rozkaz wcielenia jego ekipy do Związku Walki Zbrojnej. Ale zanim przejdziemy do tego, czy faktycznie planował to respektować, czy nie, to powiedzmy sobie o tym, co się stało w międzyczasie, bo wtedy ginąć zaczęli. Naprawdę ciekawi ludzie. Jako pierwszy został zdekonspirowany i wywieziony do oświęcimia, z którego już nie wrócił gość, którego władze na emigracji mianowały na takiego szefa projektu scalania do kupy organizacji niepodległościowych. I bardzo szybko pojawiło się wiele głosów, które sugerowały, że to właśnie Witkowski uprzejmie doniósł okupantowi, że tego typa to warto by było aresztować. Z życiem pożegnała się też Maria Grocholska, współpracowniczka muszkieterów, która wyciągała informacje od niemieckich oficerów, delikatnie rzecz ujmując, flirtując z nimi, natomiast była też łączniczką między muszkieterami a Władzami na zachodzie i właśnie w ramach tych zadań miała przekazać organizacji Witkowskiego w przeliczeniu na dzisiejsze około 250 tysięcy euro, ale niedługo później znaleziono ją z kilkoma ranami zadanymi nożem, czego dziewczyna nie przeżyła. Czyżby dr Z zlecił morderstwo, żeby przytulić pieniądze bez rozliczania się z rządem? Całkiem możliwe, aczkolwiek pojawiły się też głosy, że dziewczyna straciła życie po prostu w ramach samosądu, ktoś nie wytrzymał, że prowadzi się z Niemcami i wymierzył jej sprawiedliwość. Wielce prawdopodobne, że Witkowski był też zamieszany w zabójstwo jednego z kurierów, który miał capnąć, znowu w przeliczeniu na dzisiejsze, mniej więcej 600 tysięcy euro, które miał dostarczyć do Budapesztu. Nie dość, że doktor Z miał go skazać na śmierć, to jeszcze miał go osobiście zastrzelić, przy czym bardzo szybko pojawiły się głosy, że to właśnie Witkowski przytulił te pieniądze, które w każdym razie rozmyły się w powietrzu. Straty były dość spore, ale Związek Walki Zbrojnej niczego nie był w stanie udowodnić Witkowskiemu, więc dominowało zadowolenie, że muszkieterzy wreszcie zostali włączeni do większego związku i będą już podlegać polskim władzom. <laughs> Bardzo się mieli przejechać na tych marzeniach, bo po pierwsze Witkowski ani myślał rezygnować z niezależności, a po drugie w tajemnicy zaczął się dogadywać z Abwerą, czyli po prostu z niemieckim wywiadem. Przy pomocy dwóch Rosjan mieszkających w Warszawie. Obaj byli antykomunistami, a jeden z nich w wolnych chwilach dymał jeszcze żonę generała Grota Roweckiego, jednego z najważniejszych polskich wojskowych. Fakt, byli w separacji, no ale zawsze. Czemu Witkowski chciał współpracować z Niemcami, kiedy dowiedziały się o tym nasze władze na zachodzie, a potem jeszcze wyszło, że muszkieterzy nawiązali kontakt w Związku Radzieckim? No to wielu uznało, że Witkowski ma już po prostu gdzieś służbę Polsce i chce sprzedawać informacje pozyskane przez jego siatkę w zasadzie każdemu, kto tylko odpowiednio za to zapłaci. Jest też taka opcja, natomiast jest również teoria, że Witkowski był tylko częścią, ale jednak częścią o wiele bardziej popierniczonej gry w polskim podziemiu. W październiku 1941 roku do Warszawy, oczywiście w tajemnicy, wrócił były marszałek Śmigły ryc. gość, którego zresztą z wzajemnością serdecznie nienawidzili nasi najważniejsi wojskowi, czyli Grotrowecki i Sikorski. Śmigły ryc miał zaskakująco podobny pomysł na współpracę Polski i Niemiec przeciwko Związkowi Radzieckiemu, co oczywiście, że Witkowski, którego organizacja miała przybyszowi zapewnić ochronę w dużej mierze przed samymi Polakami, bo gdy nasze władze w Londynie zorientowały się, że Śmigły-Rycz chce stworzyć rząd polski rząd współpracujący z Niemcami, no to byli oczywiście wściekli, a na wściekłości miało się wcale nie skończyć. Już bowiem w grudniu śmigły rydz wypadł z gry. Najpewniej ostatecznie. Formalnie zabiła go choroba, natomiast jest też teoria, że zamordował go lekarz, pod opiekę którego trafił. Albo inna teoria, że porwali go ludzie z ZWZ i wywieźli gdzieś w pierony, pozwalając Gruźlicy zrobić resztę. W każdym razie śmigły nie był już problemem, ale w Polsce nadal działał jego wierny kompan z dużą siatką szpiegowską. Oczywiście mowa o Witkowskim. I już raczej nikt się w Londynie nie udził, że tym razem na serio i z pokorą pogodzi się z polskimi władzami na emigracji. Ha, ha! Zwłaszcza po tym jak wyszło, co odstawił u nas co? Zdecydowanie i to przy pomocy niemieckiego wywiadu, bo tak doszło do współpracy muszkieterów z Abwerą A. Czemu w ogóle Niemcy chcieli pracować z polskimi agentami? Bo toczyli już wtedy wojnę z Sowietami i każda informacja była dla nich bardzo cenna. A po drugie, planowano wprowadzić w życie plan wbicia noża w plecy Armii Czerwonej przez Armię Andersa. Tylko generał Anders musiał się o tym dowiedzieć. I właśnie dlatego Abwera pomogła przerzucić przez front do Związku Radzieckiego trzech muszkieterów. Jak chłopaki znaleźli się za frontem, to uznali, że najlepszą opcją będzie zgłoszenie się do radzieckich służb i powiedzenie: a my jesteśmy tutaj polskimi inżynierami, bardzo byśmy chcieli dołączyć do armii Andersa. Założyli, że Sowieci w takim wypadku bezpiecznie doprowadzą ich do samego generała i mieli w zasadzie rację, ale tylko częściowo, bo faktycznie zaproponowano im przejażdżkę, ale ze stacją pośrednią Moskwa łubianka. I to najpewniej już tam śledczy w jednym z kremów do Golenia, znaleźli mikrofilm z rozkazem: rozkazem rzucenia się armii Andersa na armię czerwoną, jak tylko armia Andersa osiągnie gotowość bojową. Śledczy nie mieli problemu z deszyfracją tego rozkazu, głównie dlatego, że nie był zaszyfrowany. Czy gdyby nie to, to historia mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej? Nie, bo Sowieci z ciekawości puścili dalej muszkieterów i obserwowali rozwój sytuacji. Faktycznie muszkieterzy dotarli do generała Andersa, doszło do przekazania rozkazu i wtedy okazało się, że Anders ani myśli go wykonywać. Dopiero wtedy zaczęło się aresztowanie, a Typa, który bezpośrednio rozkaz przekazał, skazano nawet na śmierć, ale nie doszło do wykonania wyroku, bo przed śmiercią wybronił gościa sam generał Anders. Powiedział: No, towarzysze, dajcie spokój, przecież on nawet nie wiedział, co przekazuje. No i faktycznie do egzekucji nie doszło. Wziął go Anders ze sobą, ze swoją armią, a jak już dotarli na Bliski Wschód, to puścił wolno. Pomysł na mieszania Sowietom w planach przy współpracy z Niemcami zakończył się nie tylko potworną wtopą, ale też ostateczną decyzją naszych na zachodzie, że tego Witkowskiego trzeba jak najszybciej uspokoić, bo absolutnie nie można już ufać ani jemu, ani tym, którzy przy nim zostali, mimo kolejnego już rozkazu o wcieleniu muszkieterów do Związku Walki Zbrojnej. No ale przede wszystkim trzeba było uspokoić Witkowskiego. To też trzyosobowy wojskowy sąd specjalny skazał go na śmierć oficjalnie za współpracę z Niemcami. Chociaż zarzutów było więcej. Jak wyglądała egzekucja? Oficjalnie, lider muszkieterów nie zginął 18 września 1942 roku z rąk Polaków, tylko został zabity przez niemieckich funkcjonariuszy KRIPO, czyli Policji Kryminalnej. Może i faktycznie jego zabójcy byli w mundurach kripo, ale to byli Polacy, egzekutorzy już wtedy Armii Krajowej. Zostawili ciało w bramie, przyczepili jeszcze do niego notatkę z tekstem Największy polski bandyta, a później jeszcze przeszukali mieszkanie ofiary. Polski rząd w Londynie odetchnął z ulgą zaraz po akcji? Yy, jakiej akcji? Nie do końca, bo choć doktor Z został skazany na śmierć, to będący w tym składzie sędziowskim Grotrowecki, który jak już wiecie Witkowskiego nienawidził, nie poinformował o całej akcji rządu w Londynie. Nie poinformował go nawet o wydaniu wyroku. Zaczął mówić co i jak dopiero w czerwcu 1943, jak zaczęto drążyć temat i zadawać pytania. Najwyraźniej Grotrowecki nie chciał dopuścić do sytuacji, w której ktoś przyblokuje ubicie gościa, którego serdecznie nienawidził. No ale przede wszystkim oczywiście szpiega, któremu nie wolno było ufać. Czy śmierć lidera muszkieterów zakończyła konflikt? Oczywiście, że nie. Chociaż po zabójstwie doktora Z większość tych muszkieterów, która jeszcze została, faktycznie przeszła do armii krajowej, no to jednak została garstka wiernych Witkowskiemu i to już po jego śmierci. Oni próbowali mścić się na armii krajowej. Zastrzelili nawet jednego z tych egzekutorów, ale z drugiej strony AK też potrafiła przygrzmocić poniżej pasa, bo bardzo szybko po egzekucji doktora Z Wielu jego najbliższych współpracowników capnęło Gestapo. Może przypadek, a może nie. Do dziś sprawa muszkieterów budzi naprawdę mnóstwo emocji i wątpliwości, bo z jednej strony mamy tutaj teorię o znakomicie zarządzanej przez Witkowskiego wielkiej siatce szpiegowskiej, która miała swoich ludzi wszędzie i która przekazywała Brytyjczykom kluczowe informacje. Kluczowe do tego stopnia, że jeszcze przez długie dekady pozostaną one tajne. Niektórzy twierdzą na przykład, że to organizacja muszkieterów przekazała jako pierwsza na zachód informacje o zbrodni katyńskiej. I jeśli tak faktycznie było. I dodamy do tego zazdrość ZWZ, a potem AK i świadomość, że między ich dowódcami a Witkowskim było naprawdę mnóstwo złej krwi, no to rysuje nam się tutaj obraz jednej z najbardziej niedocenionych siatek szpiegowskich w dziejach. Z drugiej strony mamy absolutnie amatorską wtopę z Sowietami i obraz zadufanego, przesadnie ambitnego Witkowskiego, który nienawidził polskich liderów na emigracji, kombinował ze śmigłym Rydzem i Niemcami i bardzo, bardzo lubił pieniądze. Dajcie znać w komentarzach w okolicach 2050 roku, czy coś już się wyjaśniło, bo póki co to mamy naprawdę dużo znaków zapytania. Tymczasem na bank wiemy, i to nie od dziś, coś innego. Nie było pełnej zgody między polskimi organizacjami tworzącymi podziemie. Z czasem konflikty sprzed wojny się odświeżyły, porobiły się stronnictwa i trzeba było momentami sięgać po brutalne rozwiązania, głównie żeby utworzyć wspólny silny front, ale przy okazji można też było rozwiązać prywatne kwestie. Wiem, że może niektórzy nie są pocieszeni dzisiejszą opowieścią, bo z trochę innym wyobrażeniem o polskim państwie podziemnym wychodzimy ze szkoły, ale może w takim razie na pocieszenie warto podkreślić, że mimo tego utrudniania sobie nieraz życia przez wysoko postawionych, ci niżej w hierarchii z reguły odstawiali znakomitą, pełną poświęceń robotę wspólnie budując ten fenomen, jakim było polskie państwo podziemne. A jeżeli wy chcecie poczuć ten klimat wspólnej walki z Trzecią Rzeszą, i odrobiny również rywalizacji, ale takiej zdrowej, to nie wiem, czy pamiętacie, że mamy dla Was grę. Naszą grę planszową, historia bez cenzury, misja zwycięstwo, którą tworzyliśmy z liderami tej branży, żeby było w niej wszystko co najlepsze. Rozgrywka, która nigdy się nie powtarza. Potężna dawka wiedzy, gdzie można to i humoru, a to wszystko wydane tak pięknie, że hej. Dobra, wiem, że to brzmi jak czczepsze chwałki, ale naprawdę jesteśmy z niej bardzo dumni. A poza tym to, co mówię, potwierdzają recenzje, które znajdziecie w linkach w opisie naszego filmu. Mało tego, znajdziecie ją oczywiście w naszym sklepie hobbyware.pl. A że sytuacja gospodarcza jest taka sobie, szału nie ma, to postanowiliśmy obniżyć cenę naszej gry, by żyło się lepiej i grało się taniej, więc będzie nam naprawdę bardzo miło, jeżeli przemyślicie zakup. Historii bez cenzury, misja, zwycięstwo w naszym sklepie, na którym znajdziecie też mnóstwo innych naprawdę ciekawych produktów. Naturalnie, link znajdziecie w opisie. Dzięki wielkie, a my widzimy się niedługo.